Hackathon to 10 dni bardzo ciężkiej pracy 10 zespołów, które dostały dostęp do kolekcji Zachęty, do zdigitalizowanych zasobów sztuki Zachęty, ale też z różnych innych kolekcji europejskich i siedzą i wymyślają, co można zrobić, żeby tę sztukę przybliżyć naszym odbiorcom. Uczestnicy mieli naprawdę trudne zadanie, bo musieli połączyć zasoby Zachęty, ale też Europeany i Wikimedia Commons z tym, żeby te zasoby stały się dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Celem hackathonu jest też takie myślenie o kolekcji jako o pewnym polu edukacji. Nowe technologie w sztuce w ogóle są niezbędne, znaczy one po prostu są, ponieważ nowe technologie są w naszym życiu i bardzo trudno to jest już dzisiaj rozdzielić. Hackathon daje taką szansę na inne spojrzenie na kontekst sztuki. Nowe technologie w edukacji na dzisiaj są uważane za bardzo dużą szansę. Dlatego jest to też bardzo ciekawe, że zostały zaproszone i osoby zajmujące się edukacją, i osoby zajmujące się sztuką, i wreszcie programiści, i osoby techniczne. Są rzeczy, których jeszcze nie ma w przestrzeni publicznej, a które bardzo by się przydały osobom z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że uczestnicy hackathonu nam troszeczkę takich ciekawostek pokażą teraz na finale. Myślę, że w naszej aplikacji wyjątkowe jest to, że łączy ona naukę i zabawę i do tego jeszcze technologię. Fakt, czy ta sztuka będzie cały czas dostępna dla wszystkich w świecie cyfrowym, zależy od tego, od sposobu, w jaki połączymy sztukę z tym światem. To był dla nas intensywny czas. Właściwie codziennie pracowaliśmy, ostatnie dwie noce musieliśmy też zarwać. Dzisiaj oczywiście największy stres, prezentacja przed jury. Na mnie przede wszystkim wrażenie robi to, jak uczestniczki i uczestnicy angażują się w hackathon. Uczestnicy hackathonu są ludźmi, którzy widzą dużą szansę właśnie w wykorzystaniu technologii dla sztuki, którzy myślą o tym, w jaki sposób wykorzystać te zasoby Zachęty, które mają ogromne bogactwo i które nareszcie mogą ujrzeć światło dzienne w całości. Dzięki wrażliwości artystów, dzięki ich spojrzeniu, jesteśmy w stanie zwrócić uwagę na te rzeczy w naszej rzeczywistości, które na co dzień nam umykają. To jest ten związek nowych technologii i sztuki, że one tłumaczą nam rzeczywistość. It was wonderful. It was great to see a creative community of educators, students, technology experts, art lovers, and cultural heritage people get together with a purpose and to come together today to celebrate everyone's achievements and to hand out some prizes. EduDeck, congratulations, Team One! Kappa, team number eight. Congratulations. Thank you very much. Congratulations. So, Artify, team three. Team number three. Congratulations. You sure that we're going to have, winning team photos together? Okay.